To nie jest raczej dobra wiadomość, bo jak zawsze w drużynie gwiazda brakuje, czy tam najlepszy strzelec, czy gracz, to właśnie wszyscy inni chcą pokazać, że dadzą sobie radę bez niego. I mi się wydaje, że ciężej się gra przeciwko drużynie, która sobie piłkę podaje i która ma 5 graczy po 10 punktów, niż jednego, który rzuca 30, na którym trzeba się skupić. Więc to znaczy, nie wiem jak to odebrać, czy to dobra, czy zła wiadomość, w każdym razie na pewno to nie będzie dla nich problem. Ciężko będzie. Przegraliśmy w Koszalinie, ciężko było. Przegraliśmy w Słupsku też jednym czy dwoma, więc też ciężko było. I te trzy wyjazdy, które nas czekają, nie będą wcale łatwiejsze. W Kutnie, Kutno, które grało play-offy, ostatnie miejsce o play-offy muszą absolutnie wygrać, więc prawdopodobnie hala będzie pełna, atmosfera będzie dosyć gorąca i trzeba będzie odpowiedzieć od samego początku, żeby nie gonić znowu w ostatniej kwarcie czy tam w drugiej połowie. No i będą gotowi. I tak samo będzie w Radomiu za dwa tygodnie i w Turowie na samym końcu. Więc trzeba będzie być gotowy i grać naprawdę naszą najlepszą koszykówkę. No, najgorsze w zespole to jak ktoś brakuje albo jak są jakieś kontuzje, więc teraz widzę mój kolega Bessia tam się rozciąga, coś go pachwina zabolała, ale twardy chłopak, więc da radę. No Szewona brakuje, więc to zawsze ciężko, bo się człowiek trenuje, znaczy ja przeciwko niemu trenuję jeszcze cały sezon, więc przyzwyczajony byłem do tego ale dajemy radę, trzeba być pozytywny, 2 miesiące zostały, mam nadzieję 2 miesiące, więc trzeba być pozytywny, nie szukać wymówek, nie być za negatywny, głowa do góry i jedziemy.